Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony pomidorowy.pl, a.k.a. Michał. Witam was w ostatnim odcinku, a raczej w bonusowym odcinku z Sonika Forces. Dzisiaj zabierzemy się za epizod Shadow. Przyznajcie, że mam idealnie spokojny głos na taką piękną muzykę, która leci w tle. Dobrze, koniec tego spokoju. Rozpoczynamy epizod Shadow. Oczywiście, że nowa gra w tym wypadku. Shadow, we've got a report from the intelligence division. They've located an unknown base of operations that seems to be totally outside the chain of command for Eggman's army. There's a large-scale troop presence, suspiciously large for a place with no strategic value. I can't imagine the Doctor would do something like that without reason. No kidding. And there's a rumor going around that old rotten Eggman has been developing some kind of new weapon. So... Yeah. Looks like this won't be your garden variety recon mission. Do it to it, Shadow. Omega went on ahead of you, so you can link up with him on site. I'm more than enough on my own. I'll handle things my way. Omega said the same thing. You two go together like chili and hot dogs. Nexus chili hot dog? What the hell? Ale przecież to są chili dogi. Cut the chatter. I'm on my way. No to w drogę! Dobra. Muzyka, która leci w tle, jest po prostu... Mua! Sam epizod Shadow jest w ogóle... Mua! No dobra. Jak też zauważyliście, bądź też i nie zauważyliście, epizod Shadow dzieje się parę miesięcy przed Sonic Forces. I to dosłownie. Tak więc, według kanonu, chyba na początku powinniśmy ograć epizod Shadow niż kampanię Sonika. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Dobra. Bez zbędnego przedłużania. Niestety epizod Shadow jest dosyć krótkim DLC, dlatego że są tutaj tylko 3 poziomy. A wielka szkoda, bo uważam, że epizod Shadow ma potencjał na więcej poziomów. Przynajmniej ja tak uważam. Mogę się mylić oczywiście. Dobra. Terytorium wroga. Zaczynamy. That area is enemy territory. Keep going, Shadow. Got it. B-123 Omega here. Extermination proceeding without incident. No problems to report. Extermination? This is supposed to be a recon mission. You can't go making a big scene. You should have known better than to send Omega on and off like this. A więc muzyka w tym oto poziomie jest to remix Westopolis Shadow the Hedgehog, proszę państwa. Tak jest. Position coordinates lost. Current location unknown. Omega, what's going on? Respond. Ogólnie nie wiem, na jaką rangę będę przechodził tutaj poziomy, powiem wam szczerze, dlatego że ciężko jest tutaj zrobić najwyższą rangę, z tego co przynajmniej Pixel mówił w swoim odcinku z DLC Shadowa. Tak więc, no raczej nie będę się tutaj jakoś super starał na, nie wiem, rangę S czy coś, bo wiem, że mi się i tak nie uda. Już mogę sobie, że tak powiem, podziękować, bo zbyt za bardzo zraszowałem tutaj. Ale być może poza nagraniem sobie poprawię, kto wie. I czy wspomniałem, że aktor głosowy Shadowa w tej grze jest po prostu epicki? Serio, moim zdaniem jeden z najlepszych głosów Shadowa. Bo wiem, że na przestrzeni Shadowa The Hedgehog się aktor troszeczkę zmienił.
O ile dobrze pamiętam. Mogę się oczywiście mylić. No i tutaj mamy końcówkę poziomu. No, ranga A, ale myślę, że to jest i tak dobry wynik. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. The world's most powerful robot is no more a challenge than crab meat. As I suspected, this power is without peer. It is the ultimate strength. Ah, and still more wonderful, the not-so-tall, dark and brooding guest has arrived. I've been waiting for you. Nie żeby coś, ale ten Infinite to jest taka zmulająca pała, że to jest przegięcie pały. Tell me what you did to Omega. Weaklings like him are of no consequence. Come now, Shadow. A long-awaited reunion and still you spout such nonsense. I don't know you. And the only thing of no consequence around here is that big mouth of yours. Oh, I suppose you would think so. Yes. I am Infinite. You say you do not know me, and yet I remember you so very well. To you, it was simply another in a long list of Eggman faces you tore down without a second thought. To chyba dobrze, że Shadow zrównał twierdzę Eggmana. No weź ty się w łeb, póki Infinite. Kilka miesięcy temu. Okej, okay, zobaczmy. O, i teraz jakby Mystic Jungle, albo budynek Eggmana. Ponieważ wiecie, to jest jakby lokacja w Mystic Jungle, ale poziom budynek Eggmana. To... Budynek Eggmana dzieje się dużo wcześniej przed terytorium wroga. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jakoś dzieje się jeszcze wcześniej od pierwszego poziomu, więc... de facto... przechodzimy poziomy niekanonicznie. Nie to, żebym się czepiał czy coś. Oczywiście zaraz się znawcy Sonika tutaj odpalą, że... ty nie masz racji, nie masz racji. Słuchajcie, mi się tylko tak mniej więcej wydaje, okej? Okay? Ja tylko mówię mniej więcej to, co widzę. No ale dobra, etap drugi, Mystic Jungle, budynek Eggmana. We've got an intruder! Shadow has entered the facility! Defense Squad Jackal has already been completely annihilated! All available troops, intercept that blasted hedgehog by any means necessary! Moi drodzy, to get the best mercenaries around, and he still totally wrecked the defense squad. Shadow. Should have hired some defense squads for the defense squad. Hey, doctor. Moi drodzy, przepraszam, że przerwę. Rhythm and Bass z poziomu White Jungle Sonic Adventure 2. Jest to dokładnie tak. Jest to remix utworu Rhythm and Bass z poziomu White Jungle, Sonic Adventure 2, moi drodzy. Epicki soundtrack. He's getting deeper and deeper into the facility. That computer running analysis in the core is invaluable. One of you idiots, stop that hedgehog now! Shadow is still alive? At least the analysis of the stone was completed yesterday, but no! I still can't let this facility be destroyed. Is there anyone left out there? To było dosyć dobre, muszę przyznać. Niestety tutaj o randze S też mogę zapomnieć, dlatego że no niestety... This place is important. No wonder the Cannon father has been putting up a fight. Shadow, proszę mi nie wchodź w zdanie, kiedy ja coś mówię. Nie zdobędę rangi S, dlatego że straciłem pierścienie, no chyba że jakimś cudem się uda. No, ranga B, no niestety. Hey you! I know you can hear me. You're captain of squad Jackal, aren't you? Your squad was useless. Don't clean up their mess already! Yeah, I got it.
you. You destroyed my squad. I'll show you why they call me the ultimate mercenary. Take this! Worthless. Don't show your pathetic face around me ever again. I'm shaking. Me? Me? Afraid? Pathetic? Me? He's calling me weak? No, I am not weak. I'm not weak. I am not weak! That day, I gave up my own unsightly face. And I let go of the old me, the one that was so weak, so that I could become stronger. Then, at last, I obtained the power to make all yield to my will. I was reborn! Okej. Miesiąc przed tym, jak Dr. Eggman przejął władzę nad światem. I've only become what I am because of you. Yet you don't remember. But I suppose that's the way it goes. It simply means that the old me was too weak, too pathetic to remember. And now you've become nothing more than an insect, waiting to be crushed underfoot. What? Dokładnie, Shadow, ja mam to samo na myśli, co ten w ogóle pajac bredzi? Thanks to this limitless power I've obtained, I have become unstoppable. Take this! Czas umierać, a on powiedział take this. What? To tak po polskiemu było? nie ogarniam. Dobra, ostatni poziom w epizod Shadow, proszę państwa. Green Hill, a.k.a. wirtualna rzeczywistość. I są tutaj dwie ciekawostki. Pierwsza, o której wspomnę teraz, że był to pierwszy poziom z epizod Shadow, który został ujawniony. A druga to muzyka. Ciekawe, co to będzie za soundtrack. Albo remix. Przekonajmy się. To Infinite. Huh? What are you mumbling about, Shadow? You okay? Anybody home? We're going to pick up Omega. He was destroyed 3 months ago. Remember? Get it together. Moi drodzy, Supporting Me, Sonic Adventure 2. Jest to remix Supporting Me. Jeden chyba z najlepszych OST, ale pozwólcie, że ja ponowię próbę. I teraz sobie posłuchajcie muzyki chwilę. Do momentu, aż ja tam dojdę. Cholera, tutaj sobie poczekamy. Nie no, naprawdę mi się mega podoba, że zrobili remixy z tych Sonic Adventure 2, albo chociażby z tego, z Shadow the Hedgehog. Uważam, że to jest takie, wiecie, puszczenie oczka do fanów, że tak powiem. Sure seems that way. Probably because it never really happened. What? Affirmative. I have never known to be defeated. Omega? I am not defeated. I am not weak. 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 What is this? My head.
Tak, Omega również tutaj powraca. Nie tylko Róż, ale też jest i Omega. No, niestety nie jest to wynik, który raczej mnie będzie satysfakcjonował, bo znowu ranga B. No ale trudno się mówi. Ważne, że mamy poziom zaliczony. Where? I'm back here. No. Is this an illusion? This is reality, Shadow. Your reality. I didn't expect to see you come back alive, but you must admit, it was a truly wonderful show, wasn't it? This power, before we've even tuned it, just as I thought, it is unrivaled. Not even Sonic will be able to stand against me now. On jest naprawdę psycholem. Sonic? What are you plotting? What is this? Stop! Where do you think you're going, Infinite? Shadow? Shadow! Finally, the connection's back! What are you doing? Rouge? Forget it! Get away from there as soon as you can! There are explosions going off all over! The facility is about to collapse! Withdrawing now. What's the meaning of all this? Pewnego dnia w Green Hill armia Eggmana rozpoczęła dziki szturm. Rouge, are you telling me the truth? What's the point of lying about it? Eggman got a bead on Sonic and mounted a massive assault. I mean, sure, A for effort, but it's nothing to worry about. We've got the advantage now. Sonic is there too, so I don't think it's a big enough deal for you to head out. Not even Sonic will be able to stand against me now. I can't imagine the Doctor would do something like that without... Shadow! This is not good! Hurry! Get over there! What is it, Rouge? What happened? Thanks to you. Cutting it kind of close though, pal. Yeah, that's pretty much how I roll. Okay, let's finish this, Eggman. It will be your finish, Sonic. Behold the power of my ultimate masterpiece! Shadow, it's you? Zavok! Metal! Chaos! Huh? Whoa, this guy is faster than Sonic! No, wait! It's something else! Gotta scan him and figure this out! What are you? How are you doing? Go! Nice! Tails? I need to know what's going on with this guy! I'm trying, Sonic, but these readings are all messed up! They don't make any sense! Go! 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 Running out of time here, Tails! Go! 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 Sonic! I w taki oto sposób... Właśnie skończyliśmy epizod Shadow, moi drodzy.
Dziękuję wam za oglądanie tego oto krótkiego odcinka, który jest bonusem do Zagrajmy w Sonic Forces. Dalej czekam na głosowanie, czy chcecie, żeby teraz od razu po Sonicu Forces z Little Nightmares grał Sonic Generations, czy może inna gra. Piszcie śmiało, a ja za ten czas z wami się żegnam. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play. No i cóż, zapraszam na kolejne moje let's play'e do oglądania. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczek, by otrzymać wszystkie powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego typu filmami, nie tylko na przykład z Sonica, ale z innych tego typu gier. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy ci się podobała seria, czy ci się podobał też prowadzony przeze mnie epizod Shadow. A my widzimy się w kolejnych let's playach, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i miłego dnia wam życzę. Albo wieczora, nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Na razie!